Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: czemu szukać, czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka. I tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny 10. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, i przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, rzekł: ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Oto słowo Pańskie. Alleluja, alleluja, alleluja. Zawsze jakoś uderza mnie w tej Ewangelii Janowej ten motyw godziny, którą Jan zapamiętał. Zwłaszcza gdy sobie to uświadamiam, że od tamtego momentu minęło ponad 60 lat. To wydarzenie możemy jakoś datować. Było to pewnie w 27 roku. A Jan pisze swoją Ewangelię około 90 roku i dobrze pamięta tę godzinę. Nie wiem, czy sobie przypominacie jakieś takie swoje spotkanie sprzed lat z kimś. To takie spotkanie, w którym zapamiętaliście, o której to było godzinie. Pewnie dla małżonków będzie to jakaś godzina pierwszego spotkania, albo zaręczyn, albo ślubu. Przepiękne to jest, że Jan to pamięta. Było to około godziny 10, czyli w naszym odmierzaniu czasu o 16. I kiedy czytamy ten tekst, to myślę sobie o tym, że takie dwa słowa są w nim kluczowe. Pierwsze to jest słowo baranek. To jest coś, co święty Jan nosi w sobie jakoś głęboko, przez całe życie. Dla Jana Jezus będzie barankiem. Ciągle będzie miał to gdzieś w sercu. To będzie takie streszczenie tego, co Jan myśli o Jezusie. Baranek, który gładzi grzech świata. Baranek, którym Pan Bóg jest zawsze, nie tylko w Jezusie. Jak sobie zajrzymy do Starego Testamentu, to pierwsze doświadczenie, którym zobaczymy baranka, to jest doświadczenie Abrahama. Tam Abraham znajduje w zaroślach baranka, którego składa zamiast Izaaka. Bóg nieustannie jest właśnie takim barankiem, który chce składać siebie zamiast człowieka, który chce brać nasze grzechy na siebie. To jest właśnie coś, co Jan odkrył w stosunku do siebie, co będzie potem bardzo mocno głosił.
Można dzisiaj zadać sobie pytanie, jakie słowo dla mnie jest takim słowem streszczenia postaci Jezusa? Jakbym ja go dzisiaj nazwał? Kim jest dla mnie Jezus? No i właśnie, co tam za słowo pada później? Co za słowo ci streszcza tę tajemnicę Jezusa? My tę tajemnicę janową zachowaliśmy w liturgii. Jan Ewangelista zapamiętał, co mówi Jan Chrzciciel. I to powtarzamy w liturgii Eucharystii. Mówimy, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Ta pierwsza część jest właśnie z dzisiejszej Ewangelii. A druga część jest właśnie takim tekstem z części Apokalipsy, z 19 rozdziału Apokalipsy, w której widzimy Jezusa, baranka królującego, w chwale, zwycięskiego. Jezus, baranek, który oddaje życie, Jezus w chwale. Ja, baranek zwycięski. Ten, o którym my mówimy, paschalny baranek, wielkanocny baranek. I to jest coś, co zarówno w Janie Chrzcicielu, ale dzisiaj może szczególnie chcę mówić o Janie Ewangeliście, jakoś mocno zostało. To jest jego rozumienie Jezusa. Jezus jest barankiem, który wziął na siebie wszystkie grzechy świata, który je odkupił, który jest zadośćuczynieniem za te grzechy, za całą historię zła w świecie. To jest właśnie ten baranek. I drugie słowo, to jest słowo znaleźliśmy Mesjasza. Znaleźliśmy Mesjasza. To mówi Andrzej, brat Szymona Piotra, Andrzej, który jest tam z Janem. Ale mówi w liczbie mnogiej, więc mówi też w imieniu Jana. Znaleźliśmy Mesjasza. Heurekamen tam jest. Heurekamen. My dobrze znamy to słowo eureka. Eureka. Na fizyce trochę się uczyliśmy, że był taki człowiek jak Archimedes. I ten Archimedes pewnego dnia się kąpał w wannie i nagle odkrył prawo hydrostatyki. I w ogóle się nie ubrał, tylko nagi wyskoczył z tej wanny i latał po Syrakuzach i mówi eureka, eureka. I to jest właśnie to. To mówi Andrzej, heurekamen, eureka. Znaleźliśmy Mesjasza. To jest tak mocne w nim. Nie, że on nie wytrzymuje, ten Andrzej, który to krzyczy, nie wytrzymuje, tylko od razu idzie do Piotra, swojego brata. Eureka. Piękne jest to słowo. Ono zachęca nas do takiego poszukiwania. Dzisiaj chcemy się dzielić trochę z wami tym doświadczeniem niektórych osób, które właśnie to swoje eureka odkryły na kursie nowego życia. I poproszę Emila, by właśnie o tym powiedział. Witajcie. No właśnie, kiedy myślałem sobie o moim kursie Nowe Życie, o tym, który ja przeżywałem, to tak sobie właśnie pomyślałem, że to był tak właśnie eureka. To było przejście od takiego myślenia, że wiem, kim jest Bóg i wiem, kim jestem, bo mi o tym powiedziano, bo mi o tym powiedzieli moi rodzice, bo mi o tym powiedział mój katecheta, czy usłyszałem to w kościele, do takiego miejsca, w którym mogę powiedzieć eureka, bo odkryłem, to znaczy doświadczyłem. Nie tylko usłyszałem, ale też doświadczyłem. Kurs Nowe Życie to jest taki weekend, który będzie się odbywał za 2 tygodnie, na który każdy z was może przyjść, ale
ponieważ to jest kurs taki, który się przeżywa bardzo indywidualnie, to chciałbym do was o tym powiedzieć w pierwszej osobie. To znaczy do ciebie. Jeżeli w swoim życiu dotychczas głównie słyszałeś o tym, że jesteś dzieckiem Boga, a chciałbyś tego doświadczyć, to to jest kurs dla ciebie. Jeżeli dotychczas słyszałeś, że jesteś kochany, to to jest kurs, który możesz doświadczyć tego, że jesteś kochany. Możesz doświadczyć tego, że ty jesteś znany po imieniu, że On zna twoje imię, że zna każdy moment w twoim życiu, każdy twój upadek i każdą twoją radość, i że cię takiego chce, i że ciebie takiego kocha. Że nie jesteśmy taką masą, tak, światem, który Bóg ukochał, ale że ty jesteś tym, którego Bóg kocha. I że chociażbyś był jedynym człowiekiem na tym świecie, to Jezus i tak by oddał życie, żeby cię uratować. Także zapraszam ciebie, czuj się zaproszony, żeby zapisać się na ten kurs, żeby przyjść i wziąć w nim udział. Odbywa się za 2 tygodnie. Można się zapisać już dzisiaj. Podejść do mnie po mszy świętej na zewnątrz, przed wejściem. Można skontaktować się z biurem parafialnym, telefonicznie, mailowo, jak kto chce, i zapisać się. Udział kosztuje 70 zł, to jest głównie pokrycie kosztów. W sobotę jest obiad z tego finansowany. Jest kilka przerw kawowych, zresztą bardzo przyjemnych, bo są zawsze spotkania też z ludźmi. Także zapraszam cię, żebyś się zapisał. 26, w piątek, 26 stycznia, zaczyna się o 18:30, a kończy się w niedzielę o 14:00. Myślę, że tak jak sobie pomyślałem, co jest takiego w moim życiu, o czym tam myślałem wielokrotnie, a potem tego doświadczyłem i się przekonałem, to są lody pistacjowe. Jak byłem małym dzieckiem, to znałem lody śmietankowe, jakieś truskawkowe, natomiast pistacjowe było dla mnie czymś takim, o czym myślałem, że musi być bardzo, bardzo dobre, bardzo smaczne, ale tylko o tym słyszałem. I kiedy w końcu pierwszy raz, miałem chyba 14 lat, pierwsze swoje takie większe kieszonkowe, poszedłem sobie na lody i kupiłem sobie lody pistacjowe. I teraz już nie tylko słyszałem, że te lody są pyszne, ale wiem, mam doświadczenie tego, że to są najlepsze lody, jakie jadłem. Przyjdź i zapisz się. Dzięki.